Magazyn Miejski w poniedziałek, 29 maja. Artur Kisielewicz, witam i zapraszam na szczegóły. A dziś Dzień Matki z Misiem. Festiwal Nauki. Jubileuszowe dyktando. W Teatrze Miejskim przedszkolaki z Misia z okazji Dnia Matki przygotowały widowisko W zdrowym ciele, zdrowy duch. Przedszkolaki z inowrocławskiego Misia z okazji Dnia Matki zabrały swoje ukochane mamusie na siłownię, jednak zgoła odmienną od wszystkich, bo zamiast siódmych potów łzy radości wzruszenia wyciskającą. Aktywne trzylatki w Teatrze Miejskim wzmacniały mięśnie, prezentując taniec, a także zestaw ćwiczeń rytmicznych. Czterolatki hasały po scenie z wirującymi szarfami. Pięciolatki radośnie pląsały z laskami gimnastycznymi. Sześciolatki prężyły mięśnie w tańcu inspirowanym ćwiczeniami ze sztangami. Nie zabrakło śpiewania w języku Szekspira, jak również odrobiny teatru. Przedszkolny teatrzyk niewielki zaprezentował przedstawienie Bądź sobą. W tym roku sport to zdrowie. Jak wiemy i się powszechnie mówi, że sport to zdrowie, a kondycja fizyczna jest nieodzownym elementem zdrowego trybu życia, więc postanowiliśmy zachęcić naszych rodziców do tego, aby dbali o siebie, aby uprawiali sporty, aby zaczęli korzystać z klubów fitness, siłowni, aby mogli długo cieszyć się swoim zdrowiem, pogodą i radością ducha. Po raz kolejny do Inowrocławia zawitał Bydgoski Festiwal Nauki. Eksperymenty, ciekawe wykłady i warsztaty, a wszystko to na wyciągnięcie ręki. A w tym roku na wszystkich rządnych wiedzy czekały m.in. doświadczenia fizyczne. Zainteresowani mogli zobaczyć świat niskich temperatur, odwiedzić salon złudzeń optycznych, czy poznać techniki szybkiego uczenia się wzorów. Prezentowano także nowoczesne metody walki z bólem. Nie brakowało też ciekawych prelekcji. Cel był jeden – popularyzacja nauki. Festiwal Nauki z WSG w Inowrocławiu to było dwudniowe święto, przedsięwzięcie popularno-naukowe, które miało jeden zasadniczy cel, a mianowicie popularyzację nauki, ale w tym roku również kultury i sztuki. W tym roku Festiwal Nauki w Inowrocławiu został zorganizowany pod hasłem Złap bakcyla nauki. Chodziło nam o to, żeby poprzez różnego rodzaju wykłady, eksperymenty, seminaria, pokazy mieszkańcom Inowrocławia i okolic przybliżyć naukę. Przybliżyć nauki ścisłe, fizykę, chemię, matematykę, ale też w tym roku rozszerzyliśmy formę naszego Festiwalu Nauki o wystawę prac inowrocławskich artystów. Stąd też w takim otoczeniu jesteśmy. Inowrocławianie mogli przyjść do nas, oprócz tego, że mogli posłuchać o Królestwie Liczb czy świecie niskich temperatur, czy zwiedzić salon złudzeń optycznych, mogli również przyjść i zobaczyć pracę pana Marcina Fołdy, pani Beaty Zarzyckiej, pana Dariusza Kazimierczaka, czy uczniów Zespołu Szkół Rzemiosła Klasy Fotograficznej. Już po raz 20 młodzi inowrocławianie wzięli udział w dyktandzie, walcząc o złote pióro prezydenta miasta Inowrocławia. Do nadprogramowej i dobrowolnej klasówki przystąpiło 45 osób. Walczyli o złote pióro prezydenta miasta Inowrocławia. Areną językowych zmagań tradycyjnie już była szkoła podstawowa numer 6. Nie zabrakło występów artystycznych, umilających czas oczekiwania na werdykt jury i okolicznościowego tortu. Wszak to 20. urodziny inowrocławskiego superdyktanda. Zawsze to jest ciekawa historyjka, rzeczywiście. Najeżona trudnościami ortograficznymi. Tematyka jest aktualna. Dotyczą naszego miasta Inowrocławia, dotyczą regionu, są związane z jubileuszami, ze świętami, ponieważ najczęściej dyktando jest organizowane w maju, w końcu maja bądź na początku czerwca. Często przypadają dni Inowrocławia, tak? I w tematyce pojawiają się imprezy towarzyszące. A w tym roku 20-lecie naszego. Oba dyktanda dotyczyły 20-lecia ortografii naszego święta. To była ostatnia informacja w magazynie miejskim. Dziękuję za uwagę. Widzimy się jutro.
Fart polecenia autor, bibliotekarze z Biblioteki Miejskiej imienia Jana Kasprowicza, czyli Marlena Sobczyńska i Bartosz Wiśniewski. To program Dobrze się czyta. Chcemy Państwu dzisiaj oboje polecić autora, którego może w ogóle nie znacie, a być może niektóre jego książki już Państwo przeczytaliście, ale na pewno warto sięgnąć po kolejne. Autor, który ze swoimi literacko-reporterskimi podróżami wyrusza zarówno w Polskę, jak i w odległe kraje świata. O kogo chodzi, Marleno? Chodzi o Wojciecha Tochmana. Ty byłeś zainteresowany, ja byłam zainteresowana. To, o czym zaczął pisać, to, o czym pisze Tochman, jest bardzo intrygujące i warte polecenia. Chociaż to niełatwa lektura chwilami. Tak, bo duży ładunek emocjonalny jest w tych książkach. A Wojciech Tochman to reporter, pisarz, uczeń Hanny Kral, a także Ryszarda Kapuścińskiego, czyli wywodzi się z takiej dobrej, bardzo dobrej szkoły reporterskiej. Ale także człowiek, który angażuje się w różne działania, które pomagają człowiekowi. Prowadził, także był autorem takiego programu telewizyjnego, Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, a także współzałożycielem jest fundacji Itaka, poszukującej zaginionych. Także to jest człowiek zaangażowany i twórczo, i społecznie. Także moja dzisiejsza propozycja. I dobry tak. Literacko, powiedzmy. Literacko, ta tak. Trudność w lekturze nie wynika z jakichś mankamentów warsztatów. Ty dobrze powiedziałeś, że tu chodzi o tematykę, ale styl, w którym pisze i potwierdzona wielokrotnie uczciwość zawodowa sprawia, że na pewno warto sięgnąć po te książki. Ty polecasz troszeczkę wcześniej wydane, tak. ale cały czas wydaje się aktualne. Tak. Się nie starzeją. Ja może przeczytałam je teraz, te książki, więc a książka Wściekły pies została wydana w 2007 roku, więc to już 10 lat, ale ona też jeszcze felietony czy te artykuły ukazywały się wcześniej w prasie. To jest na podstawie tego, co ukazało się w prasie, pojawiła się właśnie te artykuły, te opowieści reporterskie ukazały się właśnie w tej książeczce Wściekły pies. Jest to jednotytułowe opowiadanie, ale w książce jest tych opowiadań 9. To są różnorodne historie. Może odbiorca powiedzieć, że to bardzo skrajne przykłady, bo naprawdę historie opowiedziane w tej książce są bardzo mocne i tak duży ładunek emocjonalny, ale książka koncentruje się na człowieku, na tym, co ten człowiek przeżywa. I mamy tutaj historię, mnie osobiście zafascynowała historia człowieka, który gdzieś został znaleziony na torach, Jan Mann. Później, to jest późniejsze jego imię i nazwisko. I ten człowiek traci, nie wiadomo dlaczego traci pamięć. Nie pamięta tego, co było wcześniej. Musi odnaleźć się w tej nowej swojej rzeczywistości, ale znajduje na swojej drodze i dobrych, i złych ludzi. Tak jak powiedziałam, 9 jest tych opowiadań, 9 różnych. Mamy tutaj historię chłopca, później mężczyznę chorego na zespół Tourette'a. Rodzice zmagają się, to jest trudne i zarówno i dla rodziców, dla otoczenia, bo bardzo często nie rozumiemy tego. Także cierpienie, los ludzki, a także tutaj Tochman nam chce też, myślę, uświadomić, że czasami do pewnych rzeczy podchodzimy zbyt obojętnie albo nie chcemy właściwie brać udziału. Przykładem jest tutaj jedna opowiedziana historia, autobus z młodzieżą szkolną, który wyjeżdża na Jasną Górę i tam niestety jest wypadek na drodze. Zbyt późna akcja ratunkowa, czyli to nasze gdzieś przejeżdżanie obok tego autobusu, którym moglibyśmy, ktoś mógłby wyjść, zacząć akcję, pomoc, nie robimy tego. Także to jedna z tych opowieści, to wszystko rozgrywa się na terenie Polski. Jest tu wiele innych, ale nie będę mówiła o wszystkich. Niektóre są bardziej drastyczne, drugie mniej, ale zawsze jest ten problem cierpienia, ale też dobra i zła. Inna książka, to też książka, która wydana została już jakiś czas temu. To jest Dzisiaj narysujemy śmierć. Temat może jest już znany i wiele osób wie o tym, że to, co się wydarzyło, bo oczywiście tematem jest tu ludobójstwo w Rwandzie.
Tochman wyrusza tam już jakiś czas po tych wydarzeniach, bo w 1994 roku przez 100 dni mordowano osoby pochodzenia Tutsi. I trwało to przez te 100 dni, zamordowano tam blisko milion osób. Więc to jest straszne samo to, ale o tym pisał już wcześniej inni reporterzy pisali. Pisał francuski dziennikarz Hatzfeld, który był zaraz po tych wydarzeniach, które w Sierłandzie. Ale tutaj Tochman wyrusza, jak mówię, jakiś czas potem, czyli spotyka się z tymi ludźmi i chce zobaczyć, czy nadal to wszystko w tych ludziach jest, czy te emocje nadal są, jak żyją, bo jest to małe państwo, zaludnienie zagęszczone, jeszcze nie jest tam bardzo dużo. Czyli Tutsi i Hutu nadal są sąsiadami. Ta bliskość jest duża. I przewodnikiem po tej książce jest Leonard. Już wówczas, kiedy Tochman z nim rozmawia, jest dorosłym mężczyzną, ale w 1994 roku był chłopcem i świadkiem tego wszystkiego. Także moje propozycje dwie, ty masz swoje dwie propozycje, ale chcę powiedzieć, że Tochman w którymś momencie powiedział w jakichś wywiadach, że właściwie reportaż to tekst. Prawda? Ale odszedł od tego i przykładem jest tego książka Eli, Wojciecha Tochmana, tutaj, gdzie zaprosił piękne zdjęcia Grzegorza Wełnickiego. Tak, młodego fotografa, który poczuł się zaszczycony, że tak wybitny reporter chce z nim współpracować. Tematyka tochmanowska, bym powiedział. Jedziemy patrzeć i czytać o największym slumsie Manili. I można sobie zadać pytanie, które zadają sobie obaj twórcy tej książki, czy wolno nam podglądać, opisywać tych ludzi, którzy żyją często w strasznej nędzy. Odpowiedzią jest to, że obaj autorzy poświęcają uwagę, robią zdjęcia i piszą o ludziach, których spotykają za ich zgodą, a nawet często spotykają się z tym, że ludzie ze slumsów czują się dowartościowani tym, że ktoś się nimi interesuje i że ktoś przekaże ich historię dalej w świat. Polecam tę książkę i może taką książkę najbardziej na czasie, chociaż masz rację, że właściwie wszystkie książki Tochmana są uniwersalne, mają ten wymiar, mają i aktualny, i uniwersalny. Z młodą reporterką też współpracował ostatnio, Katarzyną Boni, i powstała książka Kontener. Książka opisuje rzeczywistość obozu uchodźców, który pewnie nie wygląda tak, jak się Państwu wydaje na podstawie migawek z telewizji. Bez względu na to, czy Państwo są za tym, żeby przyjmować uchodźców, czy są zdecydowanie przeciw, wydaje mi się, że warto sięgnąć po tę książkę i przekonać się, co tak naprawdę kryje się za tymi kontenerami uchodźców z Syrii i innych krajów Bliskiego Wschodu. Ja tylko jeszcze może na koniec powiem, Marleno, mówimy o tym, że to jest ciężka tematyka, niełatwe, nierozrywkowe tematy, ale myślę, że jak Państwo też sięgną po te książki, sygnowane autor Wojciech Tochman, to przekonają się, że jest to wspaniała literatura, dobrze się czyta wbrew pozorom i mogą Państwo odnaleźć obok tego zła, obok tej ciemnej strony natury ludzkiej, pozornie, paradoksalnie, ale wcale nie, dużą dawkę optymizmu, że właściwie niemal z każdego upadku, z beznadziejnej sytuacji można wyjść na jasną stronę i tego Państwu życzymy. Dziękujemy.